Bajka z brodą Zaprasza Jan Falda O Maćku Borkowicu i Diable Borucie Za króla Kazimierza Wielkiego żył w Poznaniu wojewoda Maćko Borkowic. Pan możny i władzę ogromną w wielkiej Polsce mający, a pyszny jako sam szatan. Pewnego razu Tuż po skończonym wspaniałym balu w jego dworcu w Poznaniu, wojewoda, odprowadziwszy aż do powozów najdostojniejszych gości, wracał w zadumie po marmurowych schodach do swej komnaty sypialnej. Zaklaskał w dłonie, a gdy zjawił się hajduk, rozkazał. Niech tu przyjdzie generalny ekonom włości naszych. Wnet wszedł do komnaty szlachcic dostojnie ubrany i skłoniwszy się głęboko panu swemu, czekał w milczeniu. Mości radecki, zaczął wojewoda z urazą w głosie. — Licho i biednie wypadł ten mój bal i całe szczęście, że król jegomość nie przybył na zaproszenie, bo musiałbym się spalić ze wstydu. — Wielmożny grabio, wydałem wszystkie pieniądze, jakie jaśnie pan przekazał mi na ucztę, a jeszcze skredytowałem u kupców poznańskich dwa tysiące dukatów. Skarbiec jest pusty. Za mało dochodu zbierasz z bochotnicy i innych włości moich. Tyle danin i opłat od stróży, od poradlnego, od przewodu, od podwody, od osepu i od rzezu, od stanu, od wypraw najemnych i wszelkiej jurysdykcji, a w rezultacie nic, grosze. Od świętego Marcina, gdy już wszystkie zbiory będą w gumnach, daniny te podwoisz. A kto nie będzie chciał płacić, to go z dzierżawy należy rugować i rolę oddawać Niemcom, którzy lepiej płacą. Uczynię tak wielmożny wojewodo, ale znów rozpocznie się lament po wszystkich wioskach. Niech lamentują. Po to są chłopi, żeby lamentowali. Gdy pan chłopa nie będzie trzymał za kark, to on go za głowę uchwyci. I mleniwcom robić się nie chce. Poleciłem już wielmożny grabio, aby we wsiach niewolnych karbowi zachęcali parobków do pracy bizunami. Dobrześ polecił, chłoby bity zawsze lepszy. Naraz zniżył głos i zbliżywszy się do swego zaufańca, szepnął mu do ucha: O, jak ma się ta sprawa z kupcami cudzoziemskimi jadącymi do poznania. Kilka razy udało się jaśnie wojewodo, równie cichym głosem odparł ekonom, towary schowane są w lamusach dworskich, a w okolicy rozpuściłem wieści o bandach zbójeckich grasujących po lasach. Wszystko pójdzie na ich karp. Dobrześ zrobił, mości radecki. Naści tu sakiewkę z dukatami, a ze sprzedażą towarów poczekaj do zimy, gdy już sprawy ucichną. Radecki schylił się do ucha wojewody. Jednego się tylko boję, wielmożny grabio, by chłopi sprawy nie wydali. W rozboju brało udział kilkunastu pachołków dworskich. Zatkałem im gębę grosiwem i beczką piwa. I zagroziłem lochem wojewodzińskim. Teraz milczą, ale czy tak zawsze będzie? Słysząc te słowa, Maćko Borkowic zmarszczył groźnie czarne, krzacaste brwi. Masz tu drugi mieszek dla pachołków, rzekł rzucając ku Radeckiemu sakiewkę. Dasz każdemu po dukacie na głowę i drugą beczkę piwa dla wszystkich. A zapowiedz przy tym, że jeśli który słówko piśnie, pójdzie na stryk. Hmm, czy to już wszystko? Chyba jeno to jeszcze, że najbardziej sarkają kmiecie wolni, siedzący na prawie książęcym. Ci stale gardłują na zdzierstwo i ucisk i odgrażają się, że pójdą ze skargą do swego króla. Wojewoda poderwał się, jakby kto go żądłem mógł, i począł szarpać długie, obwisłe wąsy, a cała twarz pociemniała mu jak noc i stała się ponura i groźna. Swój król. Król chłopków, wykrztusił z przekąsem. Skarał Bóg Polskę takim królem, po czym dał znać ręką radyckiemu, że może już odejść. Gdy drzwi się zamknęły za ekonomem, założył ręce za pas i począł szerokim krokiem przemierzać w zamyśleniu komnatę. Swój król, chłopski król, powtarzał bezwiednie. A do Maćka Borkowica nie raczył nawet przyjechać na zaręczyny wojewodzińskiej córy. Tu myśli jego znów skupiły się na minionym balu. I cóż mam z tych wojewodzińskich dostojeństw? Dworzanie moi w zwykłych, sukiennych strojach, że i po niektórych mieszczanie lepiej się ubierają, a powozy i rzędy na koniach piękniejsze ma lada baron z brandenburskiej marchi. Nawet srebrnych nakryć dla wszystkich gości nie starczyło i trzeba było zastawiać posrebrzaną cynę. Znów zaczął chodzić po komnacie szerokim krokiem. A wszakoś król Kazimierz wzgarnił domem Maćka Borkowica! Powracała uporczywie myśl pierwsza, niby natrętna mucha. Złota, dużo złota, tylko ono mi dopomoże. Ale skąd je wziąć? Chyba przyjdzie czartu duszę zaprzedać, wykrzyknął półgłosem do siebie. Właśnie na poznańskim ratuszu zegar wybił północ, gdy Borkowicz spostrzegł cień, kładący mu się pod stopy. Obejrzał się w prawo i machinalnie chwycił za rękojeść miecza. Przed nim, w smuze poświaty księżycowej, stał nieznany szlachcic, przybrany nieco kuso na modłę niemiecką. – A wasz skąd tu? – spytał Maćko groźnie. – Wasza wielmożność wzywała mnie przed chwilą. – Ja? Wzywałem? – Jestem czar Boruta. Do sług. Wojewoda roześmiał się na całe gardło, jak z dobrego konceptu i klepnął z uciechy przybysza po ramieniu, aż ten przysiadł. A toś mnie nastraszył, Mościboruto. Niech cię narożnie Tatarzy przypiekają, dodał już pogodniej. I w czymże możesz mi pomóc? We wszystkim wasza wielmożność. Znamy się na tych waszych diabelskich sztuczkach. Najpierw pokaż, co potrafisz. Boruta klasnął w dłonie i w tej chwili przez otwarte okno wpadł po strudze miesięcznej mały diablik z wielkim worem na ramieniu. Wysyp to do stóp jaśnie wielmożnego wojewody i idź precz. Diablik wysypał na podłogę całą zawartość śmiecha i zniknął, tak jak przybył. Zarzuciła się sterta złota, że aż od jej blasku zapłynęły złym ogniem chciwości źrenice Borkowica. Schylił się, nabrał garść złota i począł badać. Dukaty bite dukaty, mruczał z uznaniem, po czym zwrócił się do czarta. Widzę mości Boruto, że władzę masz, i pomóc mi możesz. Czegoż żądasz w zamian? Mądrej głowie dość dwie słowie, odparł skromnie diabeł. Słusznie gadasz, Mościboruto. Otóż krótko i wezłowato. kontrakt nasz tak proponuje. Będziesz mi wiernie służył i na każde żądanie wór dukatów podrzucisz. A po latach hmm, w dziesięciu, gdy mnie już zwrócą z stolca, będę twoim. Zgoda, wasza wielmożność, rzekł Boruta, po czym ukół wojewodę w serdeczny palec z gęsim piórem i wyciągnąwszy z zanadrza przygotowany pergamin, spisał na nim krwią Jota wiote cały układ i wręczył Borkowicowi. Widzę, że mam mości Boruto i łacina nie jest obca, rzekł z uznaniem Borkowic, podpisując kontrakt. Jam czart szlachecki, mości wojewodo, a nie żaden tam chłopski bies Rokita, więc i łacinę wąchało się w szkole. Tymczasem pierwsze kury oznajmiły zbliżający się świt, więc Boruta porwał podpisany cyrograf i skłoniwszy się grzecznie wojewodzie, czmychnął przez okno. Maćko Borkowic przetarł oczy, bo zdawało mu się, że śni. Ale nie. Sterta złota leżała wciąż przed nim. Więc otworzył zamczystą skrzynię, gdzie tylko on najcenniejsze przechowywał pamiątki rodowe i począł układać starannie diabelskie dukaty. Nim zorze poranne zaróżowiły kryształowe gałki okienne, oprawiane w ołów, już cały dwór wraz z wojewodą pogrążony był w głębokim śnie. Ciąg dalszy nastąpi. Dobranoc!